Pod czym zbieracie podpisy? O referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego i też tego, żeby ludzie, na przykład, którzy przepracowali 35 lat kobieta, a 40 lat mężczyzna... A jak pytanie chcecie sformułować? To znaczy tak, czy wyraża pan, pani zgodę na wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat dla kobiet i mężczyzn? Odpowiedź tak lub nie. I drugie, czy wyraża pan, pani zgodę na to, aby kobiety po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni po przepracowaniu 40 lat mieli prawo do emerytury? Odpowiedź tak lub nie. Okej, dziękuję. To jest wtedy, no nie wiem, nawet jakaś likwidacja w ogóle naszej zupełnie suwerenności. No jak może państwo nie mieć państwo, które ma 500 kilometrów wybrzeża bez marynarki wojennej. Tak jest. Nie wiem, co my mamy być jakimś krajem podporządkowanym, jakąś kolonią jakiegoś kraju. A jeszcze mamy nasze zobowiązania natowskie przecież. No więc ja nie widzę na przykład, jakie marynarka wojenna może zadania wykonywać. Bez okrętu. Bez okrętu. Ja nawet nie wiem, czy jest w stanie na Bałtyku cokolwiek dokonać. Pan, bo to nie tylko jeszcze chodzi o korwetę, ale zgodnie z planem MON-u te dwa okręty, które z Ameryki przyszły. No właśnie, te korwety. Między nimi Europę Kościuszką. One mają tylko jeszcze 2 lata służyć. Nie ma pieniędzy na ich remont, a więc kończy się okres możliwości pływania i zostaną prawdopodobnie wycofane. Czyli de facto marynarka wojenna zostanie bez żadnego dużego... Tak, i jeszcze słyszałem o likwidacji szkoły marynarki wojennej. No to już jest... Myślę, że do tego nie dojdzie. Ale tak, mamy zlikwidowane polskie linie oceaniczne, Dalmor, mamy zlikwidowaną flotę w Szczecinie. No po prostu jest to jakieś coś takiego to ubliżającego. Ja sobie jako Polak nie życzę, żeby była taka degradacja floty polskiej. I żeby... Myślę zwłaszcza, że tu dla mieszkańców Gdyni to jest bardzo bolesne. No oczywiście też. Gdynia to wiadomo, marynarka handlowa. Tak, no przecież to słynne nasze tutaj powiedzenie, Gdynia z marzeń i morza. Gdzie to jest to morze? Ucieczka od morza, a jeszcze ostatni element to także niszczenie floty rybackiej. No w sposób, nie wiem, zaplanowany, niszczy się, nie wiem, żeby polskie dzieci nie mogły jeść dorsza, to chyba jest coś takiego. Pan może służył marynarce? Ja pracowałem w polskich dniach oceanicznych wiele lat i wiem, ja sam obsługiwałem ponad 80 statków, pracowałem w dziale obsługi statków załogowym, no i razem prawie było około 200 statków. Mieliśmy wiele linii wspaniałych, między innymi dlaczego my nie mamy na przykład linii do Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej, Ameryki Północnej, ale mieliśmy i zachodnioafrykańską, wschodnioafrykańską linię, mieliśmy australijską, no i uważam, że jest to, że pan powinien to w Sejmie ostro sprawę stawiać. To nie może być tak dalej. Jest to ubliżające. Taki minister nie powinien być, nie wiem, jednego dnia po takim wystąpieniu, jak on nazwał Gawrona, że to jest jakaś tam motorówka. Nie będziemy w tą motorówkę inwestować. No to po prostu człowiek bez pojęcia. Przecież ten okręt ma wszystkie jednostki napędowe. Ale rzeczywiście to jest według silniki, norm nowoczesny okręt. No. Bardzo W typie tak zwanym Seattle, niewidzialny. Tak, wystarczyłoby jakieś 400-500 milionów, żeby go dokończyć. Wcale nie żaden miliard, wystarczy 400-500 milionów. No ja myślę, że tu ludzie w tym mieście już są tak naładowani negatywnie wobec tego niszczenia planowanego, niszczenia floty, że skończy się to naprawdę wielką jakąś awanturą. A czy możemy jeszcze pana przewodniczącego zapytać, dla kolegów z innej redakcji powtórzę pytanie o ten ewentualny rozpad koalicji dla innej redakcji, przepraszam. Dla konkurencji. Ja nie wierzę w rozpad koalicji, dlatego że zarówno wicepremier Pawle, jak i premier Szulski miałby dużo do stracenia. W tym roku jest kongres PSL-u i premier Pawlak nie zareaguje wypchnięcia z koalicji. A premier Tusk wie, że musiałby wtedy szukać innego sojusznika albo być w formule rządu mniejszościowego, co jest po prostu nieopłacalne. A SLD miałby zastąpić koalicjanta?
No nie dlatego, że nasz program, chociażby w wypadku tych zmian emerytalnych, jest odmienny, więc koalicja trwała jest taka, która jest oparta na jakichś wspólnych wartościach, jakichś wspólnych programach, a w tym wypadku to nie ma miejsca. A gdyby zmieniło się prawo? Jakie warunki no, to wtedy nasz punkt widzenia musiałby być uwzględniany oczywiście. Ale tak nie będzie. Pani premierze, dwa słówka. Dobrze, dziękuję. Może teraz jeszcze, pani jeszcze no momencik, tylko tak. Kawałek przesunąć. Już, tylko na chwilę. Na chwilę, na dwie minuty zabierzemy. Co mam pana? Gdzie pan? Dobra, ja już. Tak. Państwo, się do euro i do miejsca. Na te 101 dni dzisiaj przed euro mamy czego się bać naprawdę, czy to są też takie trochę napięcia na wyrost? Mamy ładny stadion. No na pewno nie będzie dróg. W każdym razie nie tych, które miały być. Ze stadionami może też być różnie, ale ja generalnie rzecz biorąc jestem spokojny o to, co będzie się działo na stadionie. Natomiast nie mogę być do końca spokojny o to, co będzie się działo poza stadionami, czyli jak będzie równodała funkcjonowanie całej infrastruktury, a zwłaszcza jaki będzie poziom bezpieczeństwa tej kwestii. Ja uważam, że popełnia się błąd, obarczając panią minister Buchę całością spraw związanych także z zapewnieniem bezpieczeństwa. To jest domena Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I on się powinien tutaj. Jeszcze minister Buchę, to nie jest żadna paranoja, że o co minister Buchę dziennikarze nie zapytają, to jest też podejrzenie, że to jest seksistowskie pytanie i wszyscy ją tutaj kopią. Wytworza się takie wrażenie, że nie można panią minister o nic zapytać. Ja naprawdę mam życzliwą radę jako były szef rządu. No, przychodzą ministrowie i muszą się resortu nauczyć. I lepiej w czasie nauki się nie wypowiadać, a wypowiadać się wtedy, kiedy ta wiedza już zostanie osiągnięta, więc mniej wypowiedzi do telewizji pani minister, więcej nauki. I jeszcze jedno w weekendowym wydaniu Super Expressu pojawił się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który na pytanie, czy ktoś ewentualnie mógłby go zastąpić, zastanowić trochę bardziej, mówi, że musiał być niemal Superman, kandydat był młody, ale nie zbyt młody, ale za to bardzo przystojny i bliski ideowo. No, bliskością ideową, a zostawmy powiedzmy, ale pozostałe cele pan spełniał, że pan by się zgodził z tutaj stanąć w ręki. No nie, droga pani, bo po pierwsze ja nie jestem młody, więc nie nadaje się, a poza tym program partii, który kieruje pan prezes Kaczyński, krańcowo mi odpowiada. A już perspektywa, że musiałbym jakoś współpracować z panem Kaczyńskim, tak mnie zniechęca, że już nic więcej nie powiem. Czy pan też będzie zbierał podpisy? No właśnie idę tam. Dzień dobry. Był pan się na mojej uczelni. Dzień dobry. Byłem. Tak. Była pani? Nie byłam, byłem. Ale to na pewno będzie... Byłem na wykładzie. Było mnóstwo dziennikarzy. No i ta postać. No, żałuję bardzo. Ale świetna uczelnia. Tak, podpisał pan? Tak. Bardzo się cieszę. Po 20 latach emigracji wróciłem do Polski. Gdzie pan był? Pani się z żoną byliśmy. A, dzień dobry pan. Dzień dobry. A w jakiej części mieszkania? Madryt. Proszę pana, chodzi mi jedno pytanie. Kiedy pan weźmie to panie? Konkretnie. Ale to nie ode mnie zależy, od wyborców. Ja tutaj parę miesięcy temu zbierałem tu podpisy. Startowałem w wyborach, wybrano mnie, bardzo sobie ten mandat cenię oczywiście. No ale następne wybory to za 3 lata drugi panie. No tak. No ale co się z Polakami dzieje? No niech pan powie. Co się dzieje? No, państwa długo nie było? No 20 lat. Ale ja mówię, że ja pracowałem 30 lat
tutaj i ja muszę płacić za wszelkie usługi medyczne, a tam pracowałam na czarno i proszę pana, miałam 4 operacje poważne, w tym na raka i tak dalej, i leczę się do tej pory. Ale socjaliści no 12 lat, 12, ale tylko 12 lat, a tu w Polsce pracowaliśmy i on 30 i ja 30 i tu nie mamy nic. Prawda, ale czy ci ludzie nie myślą, czy ci nie wiedzą na kogo głosować? Ja nie z tego nie rozumiem. Głosują na PO albo na PiS. I to proszę pana. A ja chciałam wcisnąć. Jak tak może być? Ale liczę, panie prezesie, nie będę zabierał czasu. Liczę, bardzo że miło. Doczekam. Ale musimy się na stałe? No wie pan, no, przymierzamy się, ale... Nie, jak dalej tak będzie, to wyjedziemy. Dzieci to nie chcą. Nie mieszkać. Dzieci nie chcą, dzieci nie chcą. To oburzy mi się. Dzieci nie chcą wyjechać? Nie chcą wrócić. Nie chcą wrócić. Pobudowaliśmy ładny dom w Osowej tu niedaleko i proszę pana, i to stoi. Ja muszę to sprzedać, bo dzieci nie chcą, wolą tam normalnie z banku. Może za ze względów pogodowych to ja nie chcę tam być, żeby się nie ugotować. Co za ciepło, tak? Serdecznie dziękuję. Zimno, widzimy, no, a ja lubię, 20 lat się dosyć wygrzałam. Dziękuję serdecznie. Dużo zdrowia życzę. Myślę, że pan obejmie to władzę i wtedy my wrócimy. Dobra. Panie premierze, ja mam takie jedno pytanie jeszcze. Czy jest już odpowiedź na pana interpelację w sprawie drobnych przedsiębiorców? Nie ma oczywiście. Gdynie. Nie ma, ale... A jak długo już pan czeka? Się. Nie zniechęcamy. Jak długo już pan czeka? No, jakieś 3 tygodnie, ale nie zniechęcamy. Dziękuję. Będziemy drążyć te wnioski. Dzięki. Cześć. To co?